Cześć kochani, witajcie z tej strony kawerka, z drugiej strony kawerkowcy, czyli wszyscy ci, którzy lubią pić kawę. Witajcie u mnie na kanale. Wiem, wyglądam inaczej niż zwykle. Jestem cała lśniąca na twarzy, a to dlatego, że dzisiaj robimy całkiem inny film, czyli stylizację. Pamiętacie ostatni film, stylizację na Kim Kardashian? Dzisiaj będę się stylizowała na Cleo. Czy jestem do niej podobna? Raczej nie, chociaż widziałam parę komentarzy na ten temat. Zwłaszcza jak miałam całe włosy zrobione na blond, bo teraz niestety na kwarantannie mam odrosty i nie wygląda to za korzystnie, ale to nic, Cleo też miała odrosty i bardzo ładnie z nimi wyglądała. Poszukałam kilka zdjęć Cleo i będę się starała upodobnić do niej, do jej stylu ubierania, do jej makijażu i ogólnego wyglądu. Jeśli Was interesują takie filmy, to na pewno ze mną zostańcie. No i co? Zaczynamy makeover! Okej, więc teraz będę zmieniała trochę swój makijaż, bo tak jak widzicie, Cleo ma długi. Dobra, tak przy okazji jest godzina 24 prawie. Boże, ale tragedia, my dopiero zaczynamy film. No dobra, w każdym razie Cleo ma naprawdę mocno podmalowane oko eyelinerem, a na co dzień ja chodzę o tak, jak widzicie teraz. Czyli też mam ten eyeliner, ale mam tylko troszeczkę i mam do połowy oka, więc będę musiała to teraz przekształcić i zrobić naprawdę bling bling, długie i ładne oko. Muszę troszeczkę sobie rozjaśnić mój kolor skóry. Więc nakładam jaśniejszy puder, żeby się upodobnić do Cleo. A, i co jeszcze? Słuchajcie, jak byłam grubsza, tak z 2-3 kg, to naprawdę wyglądałam podobnie do niej. A teraz troszkę schudłam i już nie będzie takiego fajnego efektu, ale dobra, poradzimy sobie spokojnie. A następny film, jaki będę nagrywała, to transformacja mamy. Ale to wszystko zobaczycie, spokojnie, spokojnie. Właśnie będziemy go zaraz kręcili po moim. Mama się już szykuje powoli. Dobra, teraz będzie mały problem, bo musimy zrobić kiteczka, tak jak tutaj macie na zdjęciu pokazane. Patrz, co mamo przyniosło! Oskubałam kogoś z włosów. Ciekawe kogo. Ale słuchajcie, te włosy są tak stare, bo ja ich już nie noszę. Nosiłam je przez może rok, może dwa lata, już nawet nie pamiętam. Dobra, więc ja muszę sobie zrobić kita. Słuchajcie, robię to tak na oślep, bo chodzi o to, żeby to zrobić szybko, bo prawdopodobnie będziemy mieć 5 zdjęć do skopiowania, więc 5 looków, 5 stroi, niekoniecznie 5 makijaży, nie będę tam zmieniać makijażu, po prostu zmienię szminkę, jak będzie trzeba. No i trzeba będzie to po prostu jakoś ogarnąć w miarę szybko, bo tak jak mówiłam, jest godzina bardzo późna. Ty, patrz, doczepiłam, tu A są moje. Są takie same. No to średnio, bo one mają być długie. A tamte nie mają dłuższe? Nie. Czekaj. No kurczę, jaki bezsens. Dobra, zrobimy inaczej. O ja, jak ten kitek wygląda, co jest? No ale fajnie, spoko. Czemu? Czekajcie. Właśnie spoko, fajnie. Ale no. Tu coś tam. O Boże. O to chodzi, że ma być taki No to weź tutaj coś. A co mam wziąć? Takie coś opleć. Gumkę. A ja nie mam gumki. No tu masz tu coś. Tym. Patrzcie, jaki tu mamy syf. Tak się właśnie dzieje, jak kobiety się szykują. Już jestem w pierwszym looku i oczywiście mama będzie mi pomagała robić zdjęcia. Czyli ja coś takiego powinnam zrobić? Ta lampa jest za daleko. No i co? Ale tu i tak robimy zdjęcie z fleszem. Ciemno, tylko cię widzę. Ale zdjęcie zrobisz z fleszem, mamo. Twojej twarzy w ogóle nie widać. No widać przecież, mamo. No, weź tak mnie dotąd. Czy zasłaniam tą lampę? No i co, to nic. Mamo, prosto, na wprost. Chciałam zasłonić lampę. Mamo, to nic. Jezus Maria. Nie rozumiem tego. Więc tak. Tak jak widzieliście na filmach, lekko się zirytowałam, bo nie mogłyśmy się z mamą dogadać. Mama swoje, ja swoje. Wiadomo, jak to na planie zdjęciowym czasami są spinki. Koniec końców dogadałyśmy się i dalsza współpraca szła znakomicie, więc oglądajmy dalej. Głowę lekko w dół. A jak ona patrzy? No tak. Będzie ciężko. Tutaj mamy mały problem, słuchajcie, bo tak jak widzicie, bluzka jest mega pognieciona.
bo właśnie wygrzebałam ją z szafy. No i to jest moja jedyna błękitna bluzka, bo ja tak ogólnie nie noszę błękitnych. Jest mega pognieciona, więc sorry za to. No ale fajnie, powiem ci. Tylko, że jest pognieciona, ale to tak, nic. Gdzie to? Tylko ty masz mnie tak o do samego niebieskiego. Dobra. Fajnie. Zobacz. Hula la, chica pongo, hula la, ha ha ha. Uhu. Heyo, 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 hey, hey, heyo. Więc tak, sukienka jest nowa. Ups, i zahaczyłam się. O nie. Dlatego ma jeszcze tag na sobie, ale tu nic. Nigdy jej nie miałam jeszcze na sobie. Kurczę, bardzo ładny kolor. Póki co ten look mi się najbardziej podoba. Czemu jak mi widać? Dobra, trzeba to zblurować. Dobra, to jest następny look. Wiecie, czego tylko żałuję? Na pewno wiecie. Żałuję, że ta bluzka jest tak pognieciona. Niestety, bo zamiast pomyśleć dzień wcześniej, po prostu mogłam ją wyjąć wcześniej, żeby się ładnie prostowała, albo po prostu ją wyprasować, ale że jesteśmy w trakcie przeprowadzki, mamy taki mix-masz z tyłu. Tam jest pełno wszędzie wszystkiego i nie mogę po prostu niczego znaleźć. Pyk, pyk, pyk. Jak ona stoi. Ale fajnie wygląda. Zajebiście. Tak? Tak. Jedna noga tak. O tak. To. Tu będzie. Mało się wygięłaś i noga tak, tak o, bardziej. Ja. Bardziej się wygiąć. Wiesz, to one się tak bardzo wyginają. O, o, o. No, no, no. Boże, ratunku! Kto czeka, nie wygina. Tak. No. Rób szybko. Boże. Ty musisz jeszcze raz, bo zrobiłaś dziurę pomiędzy nogami, ona nie ma tam dziury. A ona ma jaką długi? Na długi czy na krótki rękaw? Na krótki. Możesz pociągnąć całkiem. Dobra. Całkiem, aż za kolano. Za kolano za łokcie. Chyba coś czuję, że to będzie najgorsze. Czyli tak, tak. Przodem, przodem. Tamta ręka trochę... Troszkę ją... O, tak właśnie. I tak coś mi gra. Ej, nie mogę zrobić tego zdjęcia. Weź zobacz, to coś mi tu nie gra. To przekręcasz, rękę chowasz. A co przekręcasz? Tu, przodem. Tu tak. Tak. O, coś w tym stylu właśnie. No i dlatego u niej widać całą tą spódnicę i wszystko. Jakby cię wygięło. Ale dobra. Dobra, starć. Myślę, że to nawet... Może być okej. Okay. Nie, ja mam dosyć. No nie, masz trochę tego. Coś tam wybierzesz. A to było najtrudniejsze, co? No, tragedia. Masa. Na te zdjęcie, słuchajcie, te zdjęcie, wybaczcie mi. Tu to jest mistrzostwo świata. Bo ona tą brew ma do góry, nie? Ja tak nie mam. Coś takiego? Hardcore. No, coś w tym stylu. Ej, chodź bliżej do mnie, bo tam drzwi wtedy nagrywam. A, nie, to znaczy w tą. O tak. No, nie jest źle. Tak? No dobra. Spoko. Fajnie. A, ona patrzy gdzieś. Ona patrzy tam. Hey yo! Ale look! Kurczę, podoba mi się. Niby nic takiego, słuchajcie, bo mam zwykły golfik. I gdzie się patrzę? Gdzieś chyba tam. Prosto.
prosto. Prosto się patrzysz. Tak. Dobra. To ci powiem, bardzo ładnie poszło. No bo ona stoi normalnie, nie? Mam ta taka wygięta. Żadnych wyginasów. Ajajaj, teraz zdjąć ten golf, o Boże. Moje włosy tego nie przetrzyma... O, no właśnie, widać, nie? Włosy tego nie przetrzymają. Czuję się jak ten. Chłocio! Jak wojowniczka. Tik, 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 prym, 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 prym. Następny look. Powiem tak, tyle jest zabawy z tym makijażem, zmienianiem włosów i w ogóle. Że więcej tego zmieniania niż filmu. Oła. O, rozciągamy tą perukę. Nie chcemy i fuj. No, tak to rozumiem. Wiecie co, wyglądam jak lew, ale o wiele lepiej się tak czuję. Serio, nie? Dobra. To się nie ogaruszać. Mhm. Tylko tak, zrób nie tak dosłownie do szyi. Wiem. Ja i tak to utnę później. Ona patrzy tak... Cię. Może na ciebie będę patrzeć? Nie, ona patrzy gdzieś tu w kamerę albo tak. Otworzyła dolną szczękę i tylko o. No, no już lepiej. O. Ale musisz głowę pochylić w dół troszeczkę. O tak, o, tak zostań. O, muszę powiedzieć, że tak będę. Koniec! Finito! Finito! Tu macie efekt! Boże, masakra. Dobra, słuchajcie, naprawdę się męczyłam nad tym filmem. Jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, żebym wiedziała, czy chcecie takie filmy, czy też nie. Oczywiście wielkie big brawo dla Mamacity. Mua. Bo pomagała mi oczywiście, robiła mi zdjęcia i w ogóle inne rzeczy. A teraz idziemy robić jej filmik, a jest godzina już przed drugą w nocy. Ale my, słuchajcie, lubimy takie nocne rzeczy, bo jesteśmy nocne marki. Dzięki za oglądanie, widzimy się w następnym filmie, prawdopodobnie w mamy filmie. Trzymajcie się, pa!